Cześć moi drodzy, witam was na wideotesty.pl, z tej strony Marcin. Zapraszam was dzisiaj na pierwszy gameplay z gry Sniper Elite 3 Africa. Gra ta jest kontynuacją Sniper Elite V2, czyli świetnej gry snajperskiej. Moim zdaniem do tej pory najlepszej gry snajperskiej dostępnej na komputery oraz konsole. Najnowsza część, czyli Sniper Elite 3 Africa, została wydana przez Techland. Gra na sklepowych półkach pojawiła się 27 czerwca 2014 roku. Dostępna jest w wersji na PC, na konsole Xbox 360 oraz PlayStation 3, a także na konsole nowej generacji, czyli Xbox One oraz PlayStation 4. To by było tyle tytułem wstępu. Teraz zobaczycie pierwszy gameplay z gry. Jest to taka dość luźna misja, powiedzmy rozgrzewkowa, misja w Tobruku. Ale przy okazji możemy troszeczkę postrzelać oraz zapoznać się z mechaniką rozgrywki, która swoją drogą jest bardzo podobna do części poprzedniej. Znalazłem póki co tylko kilka zmian i to bardzo niewielkich. Właśnie widzieliście jedno z ulepszeń w stosunku do drugiej części gry. Tam co prawda także był tryb rentgenowski, jednak był troszeczkę uboższy. Teraz narządów wewnętrznych widać o wiele więcej i wroga możemy zabić na wiele różnych sposobów. Jaki jest efekt? Sami widzicie. Już w drugiej części gry robiło to ogromne wrażenie, natomiast teraz wygląda po prostu fenomenalnie. Jeśli chodzi o poziom trudności, to jest on bardzo podobny jak w części poprzedniej. Możemy zagrać bez praw fizyki, czy na najniższym stopniu trudności, wtedy pocisk po prostu leci płasko i na pewno zawsze trafimy, jeśli dobrze wycelujemy. Drugi tryb to strzelec wyborowy, na którym ja obecnie gram, wtedy mam już takie podstawowe prawa fizyki i lekko utrudnione celowanie. Natomiast dwa kolejne tryby to już jest taki tryb dla zaawansowanych graczy, dla wytrawnych snajperów oraz najwyższy tryb dla hardkorów, gdzie dodatkowo nie możemy zapisywać w ogóle stanów gry. W tej części gry możemy także utrawiać się przy pomocy apteczek, a także zmieniono nieco wybór broni. W tej chwili mamy okrąg, który aktywujemy przyciskiem Q. Możemy wtedy łatwo, przy pomocy myszki, szybko wybrać pożądaną broń lub przedmiot. Z poprzedniej części pozostało także przeszukiwanie zwłok oraz przenoszenie ich w bezpieczne miejsce. Jeśli bawimy się w skradankę, wtedy ten tryb na pewno nam się przyda, ponieważ musimy po sobie posprzątać i ukryć zwłoki, tak aby żołnierze nie wpadli na nasz trop. A w tej części, co jest nowinką, żołnierze są dużo bardziej czujni, jeśli oddamy celny strzał, musimy się naprawdę często przemieszczać. Inaczej szybko nas wytropią, otoczą i rozstrzelają. To jest naprawdę fajny aspekt i fajne ulepszenie tej części gry. Gracze, którzy grali w dwójkę, pamiętają Velroda, czyli pistolet do cichego uśmiercania Niemców. Bardzo przydatny. Kiedy już pozbędziemy się załogi takiej wyrzutni, warto ją zniszczyć, tak żeby w przyszłości nie przeszkadzała siłom aliantów. Robimy to przy pomocy na przykład dynamitu. Jeśli pamiętacie drugą część gry, tam nasz komandos był troszeczkę ociężały. Co prawda potrafił przebiec kawałek lub gdzieś się wspiąć, lecz robił to troszkę mozolnie. W tej części bardziej przypomina Lara Croft, ponieważ jest szybszy, zwinniejszy, potrafi biegać, przeskakiwać przeszkody w biegu i generalnie płynność jego ruchów
uległa znacznej poprawie. To mi się bardzo podoba. Przy okazji już na początku twórców mogę pochwalić za optymalizację gry, ponieważ grając na średnich ustawieniach i rozdzielczości Full HD na komputerze wyposażonym jedynie w dwurdzeniowy procesor Intel Core i3 oraz kartę graficzną Radeon HD 7790 z 1 GB pamięci na pokładzie osiągałem bez problemu 40 do 50 klatek na sekundę. Dlatego prosty wniosek, nie trzeba mieć super komputera, żeby tą grą się cieszyć. Przy okazji levele bardzo szybko się ładują. To jest kolejny wielki plus. W trzeciej części Sniper Elite możemy także się schylać oraz czołgać. Przydaje się to oczywiście w skradaniu. Jeśli zajdziemy wroga po cichu, możemy go także bezszelestnie unieszkodliwić. W tej części gry skradankowe przechodzenie poziomów jest o wiele bardziej punktowane niż w poprzedniej i jest to wyraźnie akcentowane. Fajnie, że autorzy pozostawili także możliwość odwracania uwagi Niemców przy pomocy rzucania kamieniem. No dobrze, powoli będziemy zbliżać się do końca gameplaya, dlatego dla Was jeszcze kilka fajnych akcji do obejrzenia i w kolejnym gameplayu ze Sniper Elite 3 Afrika widzimy się już niedługo. A tymczasem pozdrawiam Was, cześć!